Witajcie w sklepie rockday.pl. Dzisiaj chciałem Wam pokazać wzmacniacz Crate. To jest jego pełna nazwa. Jest to wzmacniacz ciekawy, głównie z tego względu, że jest, co Wam pokażę z tyłu, zasilany na baterię. 6 dużych paluszków wejdzie tutaj za tą klapkę, lub zasilanie 9-woltowe. No i tutaj pozostały jakieś gałeczki, to widać, na słuchawki, znaczy gałeczki wejścia na słuchawki, wejście na jakąś MP3 i na USB wyjście. Dodatkowo dostajemy od firmy program do nagrywania. Więc można bezpośrednio nagrywać na komputer. Mamy też śmieszne uchwyty na pasek. Możemy latać z tym po domu. No i tutaj te najważniejsze możliwości brzmieniowe, jakie nam daje. Obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Ogólnie tu jest 11 modli wzmacniaczy, delay, jakiś stroik, tylko że on podaje jeden dźwięk A, więc to trzeba sobie już na ucho dostroić. Mamy efekty. Nie wiem, czy tutaj widać wszystko. Naprawdę jest dużo możliwości. Dodatkowo reverb. Tutaj mamy master, gałkę od barwy, nie ma korektora, jest tylko po prostu jakby taka właśnie od barwy jedynie, no i gałka gain. A teraz sobie posłuchajcie, jak to brzmi. Uwaga, muszę sobie ustawić tylko na moim statywie. Rozległe i tu można było godzinami to przetestowywać. Pokażę Wam z grubsza wzmacniacze. Tutaj pierwszy grałem na pierwszym klinie. Tu jest też drugi klin. Wiadomo, dowolnie możemy sobie modyfikować te efekty, które są tutaj powłączane, więc to z reverbem na maksa, z delayem. No, gdzie ten delay? Ze średnim gainem. Włączymy efekty. Wszystkie te efekty, które jak zmieniam wzmacniacz, są jakby już zapisane. Na przykład tutaj mamy reverb, który trzeba było wyłączyć, kręcąc samą gałkę znowu na zero. To był medium gain, teraz będzie high gain. Uwaga, po to robię ten filmik. Thank you.
Się oktawer, który też jest na wyposażeniu. Także no, to na razie tyle. Musicie sami sobie przetestować, bo naprawdę tyle jest możliwości, że mógłbym grać tutaj zbyt długo, więcej grać niż pozwala to kamera i YouTube. Na razie kupcie sobie ten wzmacniacz, albo krytykujcie, albo coś.